8 września od daty eksmisji w ubiegłym roku składam najświętszą ofiarę mszy świętej w rycie rzymskim. 8 września już tu odprawiamy w ubiegłym roku. Dom, który nabiera tego charakteru życia naszego wspólnego, Bogo myślałem. Myśmy myśleli po Bożemu, żeby Boże myślenie miało na nas skutek przez spełnianie woli Bożej. Ileś tam lat temu, z momentem najpierw przywracania mszy świętej w rycie rzymskim, 2016 rok, kiedy nauczyłem się odprawiać mszę świętą w rycie rzymskim, przyszła normalna konsekwencja, że chciałbym odprawiać w kościele, w którym byłem, kościół salezjański Poznań Wroniecka 9, byłem z posłania księdza inspektora Lei, dyrektorem tam był ksiądz Piotr Wąż, jeszcze jeden współbrat, ksiądz Jerzy Glabas. Po odprawieniu tych warsztatów ksiądz Wąż skonkludował, że on nie wie, czy ja umiem odprawiać mszę świętą w rycie rzymskim, więc się nie godzi, żebym ją odprawiał. No ciekawe, na jakiej zasadzie miałby poznać, czy ją umie, sami nie sprawując, więc to była taka metoda poprzez troskę o kult, wyrażenie nie zgadzam się, żeby był czyniony. Miał tutaj, pan wie, ja to przywołuję, zasługę pana tato, który zamówił u mnie, no prosił mnie o odprawienie mszy świętej w rycie rzymskim i że ma być odprawiona. No i ja po tych paru doświadczeniach wiedziałem, że dopytywałem jeszcze księdza tak czyniąc pewnego za jakiś rekonesans, wywiad na Winogradach, księdza Kapustę z tytułu, no, że tam ten kościół projektował, miał nadzór budowlany, matki brat, ksiądz Henryk Frydyszak, salezjanin, więc i mój wujek, i współbrat po zakonnej linii, więc z takiej linii jakiejś takiej zażyłości, bliskości myślałem, że ksiądz jak najbardziej wyrazi zgodę, najpierw nie odpowiedział, a potem po tygodniu mi powiedział, że rozmawiał na ten temat ze wspólnotą i wspólnota nie wyraża zgody. No w związku z tym ja zaniechałem tych poszukiwań, gdzie odprawię mszę postawiłem, zbudowałem ołtarz w pokoju, w którym byłem. Od tego momentu pomieszczenie stało się kaplicą. To jest tam 2016 rok, miesiące będzie wrzesień, październik. Potem 2016 rok, październik, listopad, byłem u sióstr. W Sokolnikach 6 tygodni jako kapelan wyrzuciły mnie stan, to znaczy inspektor mnie wyrzucił z tego tytułu, że domagałem się, żeby na Boże Narodzenie stanął klęcznik, żeby ludzie mogli na kolanach przyjmować komunię świętą. Siostry sobie tego nie życzyły. I sami dając przykład przyjmowania na stojąco, była jedna do rąk. Mówię to w jakim celu, żeby pokazać, że na jaki sposób, w ten sposób urosła później po wyrzuceniu mszy świętej przywróconej przez salezjanów w grudniu 2017 roku, o wyrzuceniu teraz mówię, mszy świętej przez salezjanów w 2017 roku, 21 grudnia, urosła w mojej głowie, ufam, za sprawą Bożą ta myśl, że trzeba się dobijać, bronić o przywrócenie mszy świętej w rycie rzymskim w każdym pojedynczym kościele, żeby na ten sposób przyczynić się do odbicia wszystkich kościołów. I są wśród tu czcigodnych wiernych, pan jest tym człowiekiem, tu szanowny pan, który przybył, który mówi, księże, ksiądz robi to, czego inni nie robią,
czy mówi to, czego inni nie mówią, że w kaplicach dali na to kapłańskiego bractwa świętego Piusa X nie mówią o tym, że mamy zmagać się o przywrócenie mszy świętej do kościołów. Ksiądz Trytek, dajmy na to, nie wiem jak w tej chwili, ale w ubiegłym roku nie miał trudności ludzi prowadzić po kościołach, gdzie odprawia się nowa msza w Krakowie. No jaki problem, tak, dla księdza Trytka, że tak powiem, że depcą Pana Boga. Najlepiej faktu nie zauważać. Albo uznać, że nie ma Boga. No bo jak się przyjmie, jak sede wakantyści przyjmą, że kapłan z nowymi święceniami nie jest kapłanem, w związku z tym udaje odprawianie mszy, w związku z tym nie dochodzi do konsekracji, no to jak rozdają, to rozdają chleb, więc jak tam sede wakantysta, ksiądz Trytek z innymi wchodzi, to Boga nie depce, prawda? Problemu nie ma. No można sobie później z panem Rafałem Mosakowskim na taki sposób, taki lekki mówić, bo nie czuje się na sumieniu zobowiązania za kościoła. Czy patrz, ksiądz Jacek Bałęba, który no, czyniąc to, co czyni, jako współbrat, jako kapłan, to jest ksiądz Dariusz Kowalczyk, też mój współbrat, nigdzie w tym przesłaniu bezpośrednim nie słyszymy, że zmagają się o przywrócenie Najświętszej Ofiary do konkretnego kościoła. Że obojętnie co by robić, ale że do konkretnego kościoła. To jest na co chcę zwrócić uwagę. No, proszę zobaczyć, o co tutaj chodzi. Jeżeli chodzi o to, że ksiądz Michał na pewien sposób zostaje sam z czygodnymi wiernymi, ale że nie ma przy tej sprawie innych kapłanów i nie to, że nie ma, że nie przyjadą, tylko w ogóle nie podejmują tej drogi. O co chodzi? Pierwsze. Jeżeli chcemy wygrać tę walkę, tę bitwę o odzyskanie mszy świętej do kościoła, no to jeżeli nie ma papieża katolickiego papieża, to nie ma jak w zasadzie przeprowadzić przywrócenia mszy świętej w życiu rzymskim do kościoła, bo kto ma to zrobić? Księża mają obowiązek się słuchać hierarchii, biskupa, proboszcza, papieża. No jak ten nie mówi, no to oni tak jak SS-mani powiedzą, że my tylko spełnialiśmy rozkaz. Nie było rozkazu, no to robiliśmy tak, jak było. I teraz w czym jest rzecz? Że dałoby się przywracać mszę świętą w rycie rzymskim, albo żeby pojedynczy ludzie, po jednemu, po wielu, w danych kościołach czynili nacisk, czyli konkretnie chodzili pod kościołem, mówili różaniec, nie wchodzili do kościoła. Jeden, dwóch, rodzina, druga rodzina. Aż się pewnego rodzaju ruch zrobi. I byłoby to, daj na to, w konkretnych miejscach, czyli tu. Wiadomo, że raczej na coś takiego nie można liczyć, bo wśród ludzi nie ma kompletnie zainteresowania mszą świętą w rycie rzymskim na sposób ogólny. Znaczy, można by to było robić 50 lat temu, jak mszę wyrugowano, gdyby wcześniej nie zapracowano nad tym, że ludzie tej mszy, ludziom było na pewien sposób obojętne, a księża już jej nienawidzili. Bo zostało tam przez tego Jungmana, innych pokaże, to jest zła msza. Wojtyła prawdopodobnie nienawidził mszy świętej w rycie rzymskim. Jak to byłoby powiedzieć, nie? Jak to było powiedzieć? Nienawidził w znaczeniu, tak jak duchowny potrafi nienawidzić, więc nigdy tego nie powie, natomiast zawsze będzie miał postawę taką ambiwalentną, nie? Ambiwalentną. W każdym razie chcę pokazać, że jakby się dało robić, że dałoby się robić, że w wielu miejscach, wielu, i robi się wtedy pewnego rodzaju nacisk przez wielość na hierarchów kościelnych, na episkopa. Coś z tym musimy zrobić, no bo to jak? Jak? Albo inaczej. Znaczy musiałoby być jedno miejsce, gdzie przyjedzie wielu, odbiją to miejsce i przez to padnie blady strach na wielu i daj na to oddawamy, oddajemy, bo nie chcemy mieć u siebie, że przyjdzie tutaj
No, 100 ludzi dają na to i wywali posoborowy ołtarz. I co my wtedy zrobimy? Posoborowy sołtarz, wywali. No i teraz jaka jest trudność? No, trudność pierwszego leży, że łatwo się gada, trudno się robi. Że ci, którzy by tam gotowi byli, powiedzieli, księże Michale, my z księdzem jesteśmy, księdza wspieramy, księdzu pomoc prawną zapewnimy, no to się tam jacyś znajdą. Też niewielu, bo to jest jak dobro zawsze, wielu nie ma po swojej stronie. Ale jeszcze się znajdą. Natomiast w tym, żeby się przyłączyć, jest trudność. Jak? No pierwszą trudność pewnie ja sprawię. No nie, że Pan Bóg mnie stworzył takiego, jak ja. Jak mnie, Panie Boże, stworzyłeś takiego? Nie masz, tylko rzecz jest, że ksiądz Michał, ja opowiedziałem się po stronie mszy świętej w rycie rzymskim jej sprawowania w czasie i na sposób, gdzie kompletnie od strony pewnej formacji, to jest do dzisiaj przecież, że ja jestem wychowany tak, jak jestem wychowany w seminarium modernistycznym z rodziny, no pan widzi, ja z jakiej rodziny, tak? Z jakiej ja z rodziny jestem, z jakiej katolickiej rodziny jest kapła. No pan też widzi na swojej rodzinie, z jakiej to katolickiej rodziny był pan, nie? W cudzysłowie, katolickiej. Albo nie w cudzysłowie, no taki poziom po prostu. W każdym razie, jaka trudność jest się przyłączyć? No, że gdybyśmy się przyłączali, to bierzemy ryzyko. No dobrze, ale jak się przyłączymy, to kto jest jak gdyby takim... Kto to firmuje? No, kto daje twarz temu, tak? No, to już w ogóle, prawda? Więc co chcę pokazać? Że wśród tych, którzy się zmagają o przywrócenie mszy świętej w rycie rzymskim, na przykładzie Wronieckiej widać, że ważniejsza jest dla nich ich własna twarz niż realne przywracanie mszy świętej w rycie rzymskim. I to się dzieje w obrębie tej tak zwanej, nie wiem, tradycji czy czegoś tam. Także, że nam się uciekać do pomocy Bożych, żebyśmy nigdy w tą taką ślepą uliczkę nie zabrnęli. No i dzisiaj tak, no z błogosławieństwem tam, jak Pan się jako tu mieszkaniec i gospodarz miejsca wybiera tam, gdzie się Pan wybiera, ale też proszę, żebyśmy od dzisiaj już, żebyście, bo ja to w Różańcu powiedziałem, ustalając termin, że jak Pan Bóg da, to 15 lipca, byśmy wyszli z pielgrzymką do Gieczwałdu, tą doroczną Poznań Gieczwałd dla upraszania przywrócenia świętszej ofiary mszy świętej i żebyście upraszali, żebyśmy każdy też w osobistej modlitwie, w różnych tam osobistych ofiarach miał tą intencję przyzywania osób. Pojedyncze, jedna będzie, druga, ale z tą szczerą taką intencją, że ja jestem gotowy podporządkować siebie sprawie, a nie, że ja się nie wychylę, bo na Wronieckiej jest ksiądz Michał i mnie by w związku z tym źle skojarzono. Bo to jest niegodziwe. To jest niegodziwe. To może to za daleko idzie, bo teraz nie ma jakichś bezpośrednich przesłanek, żeby o tym mówić, ale można o tym powiedzieć. Mi wolno o tym powiedzieć. No jak się nie stanie, no to będzie, że kolejne głupoty, które opowiadam. Ale wielu tych ludzi, którzy gdzieś tam jakąś życzliwością, zainteresowaniem sprawy przywracania mszy świętej na Wronieckiej, a przez Wronieckę we wszystkich kościołach wspierają, zachowuje się na sposób taki, żeby za lat 5, 10, 15, jak ja wytrwam, my wytrwamy, 20, ile Pan Bóg da, rok, a może tydzień, nie wiemy. I dochowamy wierności, tak jak Pan Bóg przewidział. Czyli albo nasze życie zakończy się po latach jakąś wiernością, której dochowaliśmy, albo zakończy się szybko, nagle z tytułu męczeństwa, dajmy na to, męczeńskiej śmierci. W każdym razie wielu z tych ludzi, którzy gdzieś obok nas są, pracuje na rzeczywistość, żeby na koniec przyjść i się walić w piersi i myć krwi alejską.
przez swoją obojętność, gnuśność i właśnie taką postawę strachu, że jakbym się przyłączył, czyli tak, ani w danych miejscach, czy nie słyszymy, w Bydgoszczy ksiądz Dariusz Kowalczyk, no, nie walczy tam o żaden kościół. W Sosnowcu nie walczył, w Cieszkowie nie walczył. Ksiądz Jacek Bałęba nie walczył. W Międzyborzu nie walczył, we Wrocławiu o kościół. Księża Bracka, Pońskiego Bractwa, świętego Piusa X, nie walczą o żaden konkretny kościół. Ksiądz Rafał Chytek nie walczył o żaden konkretny kościół i nie walczą. Czyli tego nie robią i żadni inni świeccy też nie. Przynajmniej ja nie wiem, jakby robili świeccy, to pytanie jest, dlaczego nie szukają wsparcia dla tego swojego działania kapłana, że na przykład nie proszą mnie, tak? No trudno, żeby prosi, żebym gdzieś do Rzeszowa pojechał, z nimi kręczył pod kościołem, ale żebym mógł ogłaszać, że w łączności z naszą modlitwą na Wronieckiej w Rzeszowie czy Pcimu Dolnym Kozia Wólka Daleka modlą się o tej godzinie, o to samo, że można na ten sposób się łączyć. I tego nie robią, a jednocześnie też nie ma, że przybywają tutaj. Nie codziennie, ale w jakiś tam, daj na to, no pielgrzymka do Tules, do Gieczwałdu. Tylko takie po prostu ględzenie, bo to jest, że się boją swoją twarzą zaafirmować zmaganie o przywrócenie mszy świętej na Wronieckiej. W związku z tym, w tym świetle też proszę widzieć, jak nam przychodzi tutaj za Pana sprawą, czy kogo tam jest jeszcze, różne pisma czytać, czy sporządzać, że dajmy na to Pani prokurator w ogóle tam nie pokazuje, tam na Wronieckiej konflikt między księżmi, a w ogóle nie pokazuje, że ten konflikt, żaden konflikt, tylko sprawa zmagania o przywrócenie mszy świętej, która powinna tam wrócić, a jest bezprawnie, nielegalnie wyrzucona. I powinna to widzieć, chociaż pani prokurator wiedzieć, że to ma wymiar sporu kościelnego, w który się nie powinna mieszać. Powinna się z niego wyłączyć. Wykracza to poza zakres jej posługi jako prokurator. No, w każdym razie, żeby to widzieć i mówić, no tak, no szczęśliwi jesteśmy na jakiś sposób, tak? Szczęśliwi jesteście na pewien sposób, że jesteście czcigodni, wierni przy tej Wronieckiej tu związani, mieć z jednej strony wyrozumienie dla tych innych bliźnich, ale z drugiej strony modlić się o wielką łaskę, bo mnie pracują na to, że za jakiś czas przyjdą i będą się walić w piersi. A jak nie będą się walić w piersi, to zwykły, prosty katolik powie, ty broniłeś tradycji katolickiej? Ty broniłeś tradycji katolickiej? Czym? To jest, trochę przypomina sytuację, jakbyśmy szli z zakupami, a po drugiej stronie ulicy, którą idziemy, biją gościa po gębie. I my przeszliśmy, mówimy, ja w tym czasie spełniałem obowiązki stanu, bo niosłem zakupy. Nikt się nie domaga od nikogo, żeby przyjeżdżał codziennie, ja się nie domagam, bo tak należy mówić, żeby przyjeżdżał codziennie na Wroniecką i klękał pod kościołem, jak teraz jestem tu w Baranowie i sam tam nie dojadę. Absolutnie nie. Natomiast jeżeli jest w Polsce jakiś kapłan uczciwy, i zmaga się sam o wiarę katolicką, o przywrócenie mszy i nie zauważa mojego, waszego, naszego zmagania i konsekwencji, które za to ponieśliśmy i ponosimy, to jest to niegodziwość. To jest brak. I pytanie jest, czy ksiądz Jacek Bałęba nie będzie miał kiedyś winy? Czy już jej nie ma? Pytanie. No a my się módlmy, żebyśmy sami nie mieli win wobec Pana Boga, różaniec i bliźnich, różaniec, Matka Najświętsza i upraszane łaski w tym. Pomagają, bo pomagają. Niech Pan Bóg trzymał wiele błogosławień. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą.
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.